Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Inceplik Wallbeard i witam w grze Planet Commander. Jak widzicie na pierwszy rzut oka są to statki kosmiczne, tak, jest to bitwa statków kosmicznych, jest to bardzo ciekawa gra. A może przejdźmy wszystko po kolei. Jak widzicie na razie mam tylko i wyłącznie dwa statki kosmiczne, a możemy sobie tutaj przejść od razu, może na początek przejdźmy sobie, zobaczmy. Jest strasznie, ogólnie powiem wam, strasznie dużo jest tych statków kosmicznych, widzicie, a bardzo różnych. Tutaj macie ich bardzo dużo, więc na pewno gra będzie też aktualizowana, więc na pewno się tutaj nie będziecie nudzić. A można sobie oczywiście swój statek zaupgrade'ować tutaj. Można go sobie zaupgrade'ować lub na przykład dodać jakiś swój tutaj zakupiony itemek, na przykład jakieś tam działko czy silnik. Także tak to wygląda. Można też statek sobie pomalować na przykład na czerwono czy na szaro. Sobie nie wiem, jaki jest sens tutaj malować go na szaro, no ale okej. Ale to już kosztuje za walutę premium, także tak to mniej więcej wszystko wygląda. A w sklepie możecie sobie kupić różne tutaj działka właśnie do tych statków, dzięki czemu nasz statek będzie bardziej efektywny, mocniejszy, więc tak to wygląda. Dobra, może przejdźmy do samej bitwy. Klikamy sobie tutaj Battle. Jak widzicie, na razie jest tylko i wyłącznie jeden tryb gry, Team Battle. A wydaje mi się, że oni to tak czy siak kiedyś się zmienią, dodadzą. Jakoś ta gra będzie aktualizowana, mam taką nadzieję, bo wyszła bardzo niedawno temu. Powiem wam jeszcze, że grafika tej grze jest naprawdę super. Tak, wybierzemy na początek, który statek tutaj wybrać. Wydaje mi się, że weźmiemy sobie Predatora. Tak, musimy poczekać 5 sekund, aż nam tutaj wejdzie do gry. Dobra, nice. Jak widzicie, możemy tutaj sobie... Mamy tutaj jeszcze rakiety z tego sobie... A, to jest nasz boost, okej. Tak, wystarczy, że klikniemy raz i on będzie tutaj sam nam leciał. Sterowanie nie jest takie jakieś superowe, no ale jak na taką grę jest naprawdę dobre. Grafikę mam na minimalnych tutaj, na minimum. Dlaczego? Dlatego, że żeby mi tutaj nic nie lagowało dla filmiku. I tak mam jakieś tam lagi minimalne, ale to jest wina raczej... nagrywarki, programu, przez który nagrywam, także tak to wygląda. Tak, może sobie, czekajcie chwilę, bo tutaj leci, wow, ale on jest duży. Lećmy troszkę do góry, dawaj. O właśnie, o to chodziło. No jak widzicie, no czasami są lagi, no niestety mówię, ja pierniczę, ale on nas tutaj, ja nie wierzę, rozwalił, no niestety spłonęliśmy i to nieźle spłonęliśmy, no. Po prostu rozwalił nas, no masakra, ogólnie masakra była. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, mam kolejny tutaj nasz statek, on już nie jest upgrade'owany tak jak mój wcześniejszy statek, tak, on do nas strzela. Ale wydaje mi się, że my go nie damy rady ogólnie rozwalić, może weźmy sobie jakiegoś taki mniejszy cel, gdzie może będziemy mieć jakiekolwiek szanse, żeby rozwalić cokolwiek. Tak, nice, dawaj. No, co jest? Dobra, zmniejszyliśmy. Możemy też przybliżyć, jak widzicie, ale ja tego przybliżać nie będziemy. Dawaj, gościu, uciekamy, dawaj na fulla. Musimy się trochę zawinąć stąd chyba. Tak nam strzelają nam z tyłu. I to jeszcze i dwóch do tego. No, raczej nas rozwalą, no. Jest, jak na razie powiem wam szczerze, że jest dosyć ciężko. Dlatego, że jesteśmy tutaj nowi, ja jestem nowy. A pierwszy raz też w to gram, więc nie za bardzo jeszcze ogarniam. No jak widzicie, tak czy siak są jakieś minimalne lagi. A jak macie, więc najlepiej sobie ogólnie wszystko powyłączać. Odpaliła mi się tutaj reklama, na szczęście ją wyłączyłem. A tak, dostaliśmy 389 monet, 0 rubinów, no to jasne. Możemy sobie podwoić swoje zwycięstwo, ale pewnie za premium walutę ja tego podrobić nie będę. Tak, może przejdźmy sobie, mamy 1500, tak, może... Uda nam się coś ulepszyć w naszym statku, zobaczmy. Tak, możemy sobie ulepszyć, jak widzicie, broń, pancerz, czy na przykład silnik. Za 1500 ja mogę sobie na przykład ulepszyć broń w tym predatorze, jak tak? Tak, to jest predator. No to ulepszmy sobie. No i super. Plus 4%, jak widzicie, na plus 1 już tutaj mamy zaupgrade'owany. Tak, co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze tutaj? Może nie, już raczej kupić na razie nic nie możemy, bo już niestety monet nie mamy. Ale może teraz spróbujmy sobie zagrać jeszcze raz jakąś bitewkę, może tym razem uda nam się
przynajmniej kogoś zabić, coś ugrać, tak? Zobaczmy, jak to będzie ogólnie wyglądać. Tak, weźmy tego. A, mieli, to jest Start Master. Upgradeowaliśmy Start Mastera. A weźmy sobie go. Predatora weźmiemy później. Tak, jak widzicie, wciąż tutaj są jakieś minimalne lagi. Wydaje mi się, że było trzeba powyłączać jakieś rzeczy. Nie, to jest ta sama gra, bo widzicie, jest tu ten ziomek, który praktycznie nas rozwalił. Lecimy w drugą stronę ogólnie, bo my mu rady nie damy. Tak, troszkę wyżej, troszkę wyżej. A i może uda nam się coś tutaj, jakiegoś tutaj fraga zdobyć. Tak, tutaj jest jakiś ziomeczek. No jak widzicie, no czasami są też lagi, no ja tego nie mogę niestety naprawić, bo żem zapomniał powyłączać. Czemu nie strzela? O, poszły, ale chyba za późno poszły. Ja nie wiem, tak mi się wydaje. No widzicie teraz, jak odsunąłem się troszkę dalej tutaj, jak jest mniej osób, to już tak nie laguje, nie? Ale no czasami są lagi. Nie wiem, czy to jest wina samej gry, czy jak to wygląda, bo dosyć dziwne, tak? Stop. Gdzie? Jak on ucieka nam. Zostaliśmy zniszczeni? O, przez kogo? Nie wiem, przez kogo zostaliśmy zniszczeni, ale zostaliśmy zniszczeni ogółem. O Boże, to nieźle. Tak. Tam leci ten o. My go nie rozwalimy, bo w ogóle z nim nie ma szans, ja coś tak widzę, że tutaj go za bardzo nikt chyba nie rozwali. Dobra, lecimy sobie do przodu. Jak widzicie teraz, jak jest mniej osób, to gra działa bardzo płynnie, nie? No, pamiętajcie, żeby sobie wszystko powłączać. A nie zapomnijcie, jeśli wam gra się spodoba, to link do gry, tak jak zawsze, wam zarzucę w opisie, jeśli chcecie sobie pograć w nią. Ja tak jak najbardziej będę sobie w nią pykać, bo jest naprawdę bardzo fajna. Tak. Dostał. Jak miał nie dostał? O, to nieźle. A rozwalił nas z jednego strzału. To był jakiś, to jest już jakiś gościu, wiecie, taki już zupgradeowany, lepszym statkiem i tak dalej, więc szans za bardzo z nim nie mieliśmy. No ale, no cóż, tak to jest. Zobaczmy, ile tym razem otrzymamy tutaj punktów. Mam nadzieję, że znowu mi się reklama nie odpali. Tak, po raz kolejny odpaliła mi się tutaj reklama. Tak, tym razem dostaliśmy 326, czyli, a jednak coś tutaj więcej zdziałaliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, a zobaczmy, czy coś możemy sobie ogólnie w sklepie za to kupić. Z tego co widzę, to jakieś tam działko, ale jest, nie wiem, może lepsze, może nie. A kupmy sobie. Dobra, zakupiliśmy standardowe działko. Zobaczmy, gdzie możemy go tutaj użyć. Ships Inventory. Możemy użyć chyba tutaj. Możemy użyć sobie to działko tutaj, dajemy equip. Super, mamy tutaj go. Użyliśmy go. Tak, no to co, lecimy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. A miejmy nadzieję, że teraz jeszcze lepiej nam się uda tutaj cokolwiek zrobić. A miejmy nadzieję, że na jakichś silnych przeciwników tutaj nam nie natrafimy. I że coś ogółem nam się uda zrobić. Dobra, weźmiemy tego Stairmastera, bo chyba go upgrade'owaliśmy. Tak. Tutaj leci ten olbrzym, którego praktycznie nikt nie może rozwalić. No i ja też pewnie mu nie dam rady. O, teraz dostaje mocno. To jest właśnie. Widać, kto tutaj wpadł do bitwy i że teraz go po prostu rozwalimy. Dać, spróbujmy. Dawać. Tak, rozwalił nas. No cóż. Rozwali nas szybciej niż myślałem. Bardzo silny jest. Zobaczcie, jaki to jest olbrzym ogólnie. No, udało nam się chyba rozwalić, ale coś w nas jeszcze trafiło. Coś w nas tutaj jeszcze trafiło. Jeszcze jeden leci tutaj. Dawaj do góry. Jest bardzo szybki, jak widzicie, ale bardzo mało tutaj damage'a nam zadaje, więc wydaje mi się, że to jest łatwy frag dla nas. Możemy jeszcze sobie na więcej? Nie, tylko na dwa.
Na dwa to jest maksymalnie. Dobra, spróbujmy może wystrzelić to. Jest, zabiliśmy, dał radę. A pierwszy raz chyba kogoś tutaj rozwaliliśmy. Także super. Naprawdę super, tak. Wydaje mi się, że na maksimum jak lecieć, to tutaj jest łatwiej. Bo ciężej nas wtedy trafić, nie? Znaczy większe szanse na przeżycie. Dobra, lecimy. Dobra, obieramy sobie ten cel. Strzelamy, ale nic nam to tutaj ogółem nie daje. Bo nic tutaj nie trafia w niego. Można spróbować odpalić te torpedy. Rakiety, bardziej nie torpedy, tylko rakiety. Nie wiem, czy one do niego dolecą. Nie. Chociaż w sumie nie doleciały. Nie doleciała ani jedna chyba nawet. A on nas ogółem rozwalił. Jak widzicie, trzeba po prostu powoli sobie, powolutku upgrade'ować to, upgrade'ować swoje statki lub kupować sobie lepsze statki. No i na pewno kogoś tutaj rozwalicie, nie? No mi się jak zwykle nie udało. No i oczywiście kolejna reklama nam wyskoczyła. Tym razem udało nam się zdobyć 873 monety i dodatkowo 7 level, także naprawdę super. Wydaje mi się, że za tysiaka nic nie możemy tutaj ulepszyć, chociaż może coś moglibyśmy sobie tutaj dokupić, ja wiem. Co by tutaj można było kupić takiego, wiecie, lepszego jeszcze? Za 500, za 250. Wydaje mi się, że to by było za 450 i 8 sekund. A tutaj damage, a tutaj nie, tutaj ma 750 aż. A czyli lepsze jest od naszego ogółem. A tego kupić nie możemy, bo potrzebujemy 10. A może przejdźmy sobie do tego statka, i może ulepszmy sobie coś tutaj. Ja wiem, przejdźmy sobie może tutaj do tych itemków i kupmy sobie na przykład za 450, za 190, tutaj po 195. A to ma 750 standardowe. Tak, okej. Wydaje mi się, że co 10 sekund, co 5 sekund po 750, a wydaje mi się, że to jest tak czy siak najlepsze. Chociaż nie wiem, czemu to jest tańsze, a to jest droższe. Może kupmy to najdroższe. Bo nie wiem, wydaje mi się, im droższe, tym lepsze, więc nie wiem. Tak, przejdźmy sobie teraz tutaj. I ogółem ustawmy sobie to działko. Tak, możemy. Możemy sobie ustawić to działeczko, super, nice. To co, spróbujmy może jeszcze ostatni raz. Tak, a wybierzmy najpierw predatora może. Weźmy tego predatora, sprawdźmy go. Dziwna mapa jest, nie podoba mi się ta mapka ogólnie. Widziałem jeszcze całkiem inne mapy i były jakieś takie, wiecie, lepsze, nie? Tak, przesuńmy się troszkę. Dobra, lecimy w tamtą stronę ogółem. O, teraz oberwał nieźle, powiem wam, nieźle. No i oczywiście nas zniszczyli. Nie wiem, czy nas chyba ze trzech chyba nas aż atakowało, także no rzeź, no totalna po prostu rzeź. A niestety nic za bardzo zdziałać nie zmogliśmy. Dobra, może tego spróbujmy. To nieźle. Raz, dwa i po nas, jak to się mówi, nie? No ja mówię, widzicie, on jest już jakiś lepszym, czekajcie, my lecimy chyba do wody. Nie udało nam się, zaraz nam reklama wyskoczy, czekajcie. Tak, wyskoczyła nam znowu reklama. Tak, jeszcze troszkę, jeszcze połowa i będziemy mieć 8 level, 436 monet tutaj zarobiliśmy. Tak, więc mniej więcej tak ta gra wygląda. Wydaje mi się, że wam się spodobało. Zostawcie łapeczkę w górę, ocencie filmik w komentarzu. Jeśli jesteś nowym widzem, to nie zapomnij dać suba i kliknąć ikonkę dzwoneczka. A ja się z wami żegnam, życzę wam miłego i udanego dnia. Do zobaczenia już wkrótce, cześć!